z naszymi gośćmi będziemy to wszystko robić. Doktor nauk medycznych Małgorzata Marcinkiewicz, dermatolog, Patrycja Strzałkowska, makijażystka i nasza modelka Maria Książek. Dzień dobry. Dzień dobry. Cienie pod oczami. Najczęściej jednak... Pewnie morfologia to pierwsze badanie, które bez pannej nocy, tylko permanentnie się pojawiają nam pod oczami. Zagłębienia powodują cienie, w związku z tym... No niestety, wszystkich nas to czeka. Zanim się tak potocznie, ale to tak. Jest krem z tak. Wyciągiem ze świetlika, dobrze mówię, czy z jakąś substancją? Podejrzewam, że tak, że coś tam z tego świetlika pozyskujemy, niemniej... To na zmniejszone te naczynka, to się pomalujmy. Tak, ja chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że w szkole charakteryzacji, do której chodziłam, też mi uczyli o kremie na hemoroidy, więc naprawdę czyli to nie działa. Nie. Tak. Mamy tutaj modelkę, która jest niepomalowana pod okolicą właśnie pod oczami, więc przygotuję ją. Na początku oczywiście trzeba nałożyć serum lub krem, który zapewne miała przed chwilą też nałożone, ale ja nałożę nawilżające serum. Widzieli oczywiście. Tak, bo na to kosmetyki po prostu będą wchodzić w zmarszczki, co będzie wyglądać jeszcze gorzej, bo podkreślimy coś... Czego nie chcemy. Tak. Fajnym rozwiązaniem są teraz kolorowe kosmetyki, które niwelują właśnie cienie pod oczami i tutaj w zależności od tego. Brązowawe cienie, tak jak później, przykrywamy korektorem w kolorze skóry, co zaraz uczynię. Jeśli są cienie pod oczami w kolorze fioletowym, używamy żółtego, a jeśli czerwone, no to zielonego. Zielony korektor też się fajnie nada na jakieś wypryski, które później tak też przykrywamy kolorem w kolorze skóry korektora. Tak, naszej skóry. Mhm. Dobra, więc teraz nakładam odrobinę tego pomarańczowego lub brzoskwiniowego korektora, żeby pokazać różnicę. Mamy te cienie. Żeby... Czyli w szerszym zakresie jakby, tak? Tak, żeby po prostu to się wtopiło ładnie. Właśnie nie używamy korektora zbyt jasnego, ponieważ... I teraz, co jest najważniejsze, w ogóle żeby ten korektor nie był zbyt gęsty, tylko właśnie taki bardziej lejący i to zbyt mocno i pozwoli na to, by nie podkreślać też tych zmarszczek. No dobrze, to w międzyczasie jak będziemy czekać, aż zastygnie nam korektor, to jeszcze spytajmy o herbatę. Co z herbatą? Dobre czy niedobre? Taki takie okłady? Domowy sposób. Zwłaszcza... Ale domowy taki bardziej dla głowy? Już zastygł korektor i co się wydarzyło? No i co się wydarzyło? Przypudrowałam już właśnie tą okolicę pod oko. Cudownie, różnica jest i to widoczna. Też tak myślę. Proszę bardzo, lusterko ci zostawiam. Drogie panie, bardzo dziękuję za wszystkie rady.